Jeśli chcecie nadać swojej skórze pięknego wyglądu i młodzieńczego blasku, to ten odcinek jest właśnie dla Was. Pamiętajcie o subskrypcji, wciśnięciu dzwoneczka, ponieważ widzimy się tutaj w każdą pierwszą środę miesiąca. Zapraszamy! Jeżeli zapytałabym każdą z nas i każdą z Was o to, czy nawilżę swoją skórę, myślę, że odpowiedź byłaby oczywiście twierdząca, jak najbardziej, przecież to jest najbardziej podstawowa rzecz, którą robimy w swojej pielęgnacji. Ale już teraz zachęcam Was do obejrzenia całego odcinka, bo może być tak, że jednak nawilżacie tą skórę nie tak, jak trzeba. My tutaj wspólnie z Agnieszką powiemy Wam o takich trochę zasadach, jak tą skórę nawilżyć prawidłowo, ale też myślę, że tutaj kluczem jest długotrwałe nawilżenie, czyli nawilżenie, które zostaje z nami nie tylko do momentu zmycia kremu, tylko na dłużej. Ja mam też do Agnieszki oczywiście kilka pytań. Takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa, to jest, bo wiadomo, że teraz każdy dba o to, żeby nasza bariera hydrolipidowa była jak w najlepszym stanie. Mamy mnóstwo aktywnych składników, żeby tą barierę hydrolipidową utrzymać na bardzo takim dobrym poziomie, ale powiedz mi, dlaczego bardzo często jest też tak, że ta skóra jest szara, zmęczona, pozbawiona blasku, mało elastyczna, pomimo tego, że o tą barierę cały czas dbamy. Bo ten element, który odpowiada za to, co widzisz na skórze w postaci szarości, braku blasku, braku elastyczności, to jest nawilżenie skóry. Bariera, jakby ona jest hydrolipidowa, więc jest i wodna, i lipidowa, ale odbudowując ją, koncentrujemy się bardziej na tej części lipidowej. Stąd mamy ceramidy, oleje, różne składniki, skwalany, różne składniki, które pozwalają odbudować tą część lipidową. I ona wtedy, jeżeli jest dobrze odbudowana, to trzyma to nawilżenie, ale to, które mamy, jakby, które ma naturalnie nasza skóra. Jeżeli chcesz zwiększyć nawilżenie, albo na przykład pracujesz w takich warunkach jak klimatyzacja, czy ogrzewanie, czy używasz kwasów, retinoidów, co automatycznie też narusza za każdym razem barierę hydrolipidową, to musisz w pielęgnacji dostarczyć jeszcze składników nawilżających. Okej. Okay. To mnie ciekawi, skoro tak łatwo tą skórę pozbawić nawilżenia, to czy jest możliwe w ogóle według Ciebie takie przedawkowanie nawilżenia, takie rozpulchnienie skóry aż nadmiarem tych składników nawilżających? Czy to w ogóle... To zależy od skóry. To jest tak, zależy od skóry. Myślę, że skóry suche, bardzo suche, nie odczują nigdy... Nie odczujemy tego. Możemy nałożyć ilość warstw dowolną i mieć tego nawilżenia naprawdę dużo i nigdy nie będzie wystarczająco albo za dużo. Tak. Natomiast skóry przetłuszczające się czy tłuste, one funkcjonują troszeczkę inaczej, bo jeszcze mamy sebum, którego nie mają skóry suche. I może być tak, że jeżeli zaczniesz intensywnie nawilżać skórę, odbudowując też barierę hydrolipidową, czy łącząc te dwa elementy i Twoja skóra genetycznie produkuje sebum, bo taka jest po prostu, to możesz mieć ten moment takiego trochę zderzenia, że jest za dużo. I w odczuciu to będzie jako właśnie takie trochę jakby ala rozpulchnienie skóry, trochę za dużo na tej skórze. Te pory są takie rozszerzone, ta tłustość się pojawia. Ona też może, o czym rozmawialiśmy wcześniej, ona może też nie wchłaniać większej ilości warstw, bo mówi, to już jest wystarczająco. I wtedy też słuchamy skóry, tego co ona mówi, albo zmieniamy produkt, bo to jest jeszcze kwestia produktów. Agnieszka, no to powiedz nam, po czym my tak naprawdę poznamy, że ta skóra jest nawilżona? No bo każda z nas używa krem nawilżający, aplikuje, więc mi się wydaje, że ta skóra jest nawilżona, bo przecież używam ten krem. Jakby problem w tym, że nas nie uczą obserwować naszej własnej skóry i zapoznawać się z nią. Czyli wiesz, że masz wybrać krem nawilżający, wiesz, jak masz ułożyć pielęgnację, wiesz już, że masz szukać odpowiednich składników, to już wiesz, ale potem nakładasz krem i nie ma tego momentu takiego zastanowienia się, zatrzymania, co mi ten krem daje, jak ja się z tym czuję. I bardzo często nam się wydaje, że jak nałożymy krem, jak on się wchłonie, to to jest okej i tak powinno być. Taki test, który możemy sobie zrobić, to jest nałożenie na jeden policzek, czy na połowę twarzy jednej warstwy kremu, dołożyć sobie drugą warstwę kremu i zobaczyć, jak ta druga strona bez kremu, jak ona się zachowuje, co czujemy, jak się zmienia nasza skóra, czy rzeczywiście ona jest wilgotna, czy wszystko się wchłonęło, czy po godzinie na przykład odczuwamy, że o kurczę, już mnie trochę ściąga, jak się zachowuje makijaż, czyli poobserwujmy tą skórę po nałożeniu kremu nawilżającego czy serum nawilżającego. Przyjęło się właśnie, że ta skóra ma być matowa i taka wyschnięta po nałożeniu tak kremu. Chyba idziemy w takiej błyszczącej skóry, tego glass skin, takiej skóry tak, ale właśnie, nawilżonej. Żeby mieć glass skin, musisz mieć przynajmniej kilka warstw nałożonych i ta skóra musi być lekko wilgotna. Ja to zazwyczaj sprawdzam w taki sposób, że dotykam swój policzek, nie strefę T, bo to jest zawsze może być sebum, może się przetłuszczać, ale tutaj ten dół policzka, jeżeli on jest wilgotny przez dłuższą
mniejszą część dnia. To znaczy, że podotykajmy, żeby podotykajmy, okej. Po pielęgnacji, po nałożeniu pielęgnacji, spokojnie po nałożeniu kremu BB czy podkładu, to może być tutaj, powinno być nawet wilgotne. Mhm. Teraz im dłużej w ciągu dnia ta skóra jest tutaj wilgotna, tym lepiej pielęgnacja trzyma nawilżenie. Czyli twoja skóra nie traci przez naskórkowo wody, co jest naturalnym procesem, normalnym, tylko też nie żyjemy już w takich warunkach, które nam pomagają w zatrzymaniu tej wody. My jej tracimy coraz więcej po prostu. Ja pamiętam od lat, dla mnie dowodem na to, że kosmetyki działają, czy to nawilżenie jest super, jak pamiętam wstecz, jak się wchłonęły. Tak, to i znaczy, skóra że... była, wiecie, tak, taka matowa, to jest okej. Okay. Podczas gdy teraz nawet jako skóra mieszana, ja lubię to uczucie takiej otulającej kołderki, nawet takiej delikatnie wilgotnej i podoba mi się to. Więc sprawdzamy wilgotność, dotykamy, obserwujemy swoją skórę, zastanawiamy się, czy coś jeszcze... Patrzę na was, macie skórę suchą, więc nawet w ogóle to jest temat bardzo prosty. Wiesz, odpowiednie nawilżenie daje też efekt wypłycenia zmarszczek, więc tak, też możemy poobserwować, co się dzieje na naszym czole, pod oczami. To nawilżenie powoduje, że te zmarszczki są tak trochę wypchnięte tak, na powierzchnię. Skóra jest taka... Jest dużo rzeczy, które możemy zauważyć, poczuć. Mhm, jakby porównanie jednej połowy twarzy, porównanie, jak ona wygląda. To są te rzeczy, które powinnyśmy zacząć wprowadzać po to, żeby poznać swoją skórę, wiedzieć, czy ona potrzebuje jeden krem, czy potrzebuje więcej, a więcej to znaczy ile, bo moja skóra może wchłonąć 10 warstw. Jest tak sucha, że wchłonie 10 warstw. Nie wiem, czy próbowałaś kiedyś z 10 przez swoje skóry. Nie, bardziej może 2-3 warstwy rzeczywiście, bo dokładałam, ale tak 10 to nie, ale może jakieś wyzwanie sobie zrobić, 10 warstw. 10 bez rolowania, żeby było jasne, bo to nie chodzi o to, żeby... Ale to z jakimś takim odstępem czasu, czy na przykład jedna warstwa, druga, trzecia, ale zawsze ten sam krem? Nie, różne produkty. Dobrze, czyli jakieś... Okej, rozumiem. Tak, żeby one się uzupełniały wzajemnie, jeżeli chodzi o nawilżenie. Mówisz, aż 10 różnych składników, to powiedz, jak ułożyć taką odpowiednią rutynę pielęgnacyjną, żeby ta skóra była nawilżona, ale też było kilka różnych, tak jak mamy tutaj, produktów do użycia. No właśnie mamy tutaj kilka produktów, zarówno serum nawilżające i też o różnych konsystencjach, jak i kremy. To, co nam najlepiej, można powiedzieć, nawilża i ułatwia w ogóle nakładanie warstw, bo ja wiem, że jak mówimy o nakładaniu warstw, nawilżeniu, to jest takie, o matko boska, 10 kremów. Nie chodzi o 10 kremów. I nie chodzi też o nałożenie kosmetyków, które są bogate w konsystencji, tylko zaczynamy od takich bardzo lekkich, tak jak mamy tutaj serum Apis, które pomimo tego, że ta konsystencja jest taka trochę mleczna, ja to możesz żelowe zobaczyć. Żelowe nawet, nie fajne. To jest żelowa, bardzo ona się bardzo szybko wchłania i to jest właśnie ten element, żeby wybierać dobre konsystencje, dobre składy, żeby to się szybko wchłaniało. Jeżeli mamy za dużo na skórze, tak jak masz teraz, to możemy delikatnie wklepać i to się wtedy szybciej wchłania w skórę. I wybieramy na przykład kolejne serum, tak jak mamy z Mezoboost. Będziemy ci nawilżać dłoń. Bardzo proszę. Proszę bardzo. I to też jest bardzo ciekawy test swoją drogą. Jak nawilżymy sobie odpowiednio jedną dłoń, to możemy potem porównać z drugą. Zaraz porównamy. I ta skóra nawilżona staje się też jaśniejsza momentalnie. I to jest takie niesamowite ultranawilżanie. A jeżeli chodzi o sera, to jakie składniki byś poleciła? Takie typowo nawilżające. Kwas hialuronowy wszyscy znamy, do tego dojdziemy jeszcze. Ale czy są jakieś jeszcze takie inne składniki w kosmetykach, które na przykład dadzą nam ten efekt nawilżenia? Czy wybieramy bardziej mieszanki różnych? Tak ja jakby... lubię takie sera, które będą miały przynajmniej 2-3, nawet do 4 składników nawilżających. To może być gliceryna znana i lubiana, to może być oczywiście kwas hialuronowy, lepsza będzie pochodna, to może być trehaloza, która jest świetnym składnikiem nawilżającym, bo ona podobnie jak kwas hialuronowy łapie wodę, ale ją też zatrzymuje w komórkach, więc nie ma tego efektu potencjalnie wysuszającego. To mogą być algi, to mogą być ekstrakty, teraz się pojawiły ostatnio z grzybów, również nawilżających, czyli te roślinne elementy, aloes, to mogą być probiotyki, to może być beta-glukan. Jest tego mnóstwo. A wiecie co, jak ja zahaczę ten kwas hialuronowy, bo to jest bardzo interesujące. W wyszukiwarce Google znajdziecie mnóstwo różnych teorii i tak jakby taktyk stosowania kwasu hialuronowego, więc ja tutaj dopytam eksperta. Po pierwsze, czy kwas hialuronowy na mokrą skórę, czy na suchą? No to jest pytanie numer jeden. Wszystko nakładamy na normalnie suchą skórę. Normalnie po pielęgnacji oczyszczającej. Nie ma sensu skóry w żaden sposób zwilżać. W górnych warstwach warstwa rogowana skórka jest lipidowa, więc nałożenie wody może też już powodować, że w ogóle nie będzie się nic wchłaniało i przenikało. Czyli nie ma sensu dodatkowo zwilżać ją jakąś wodą termalną, żeby ten kwas, wszedł jeszcze głębiej, bo chyba nawet...
Wszystko zależy od cząsteczki kwasu. Sam kwas hialuronowy ma dość dużą cząsteczkę, więc on sam, nałożona duża cząsteczka, to są te żelowe, takie bardzo gęste produkty, to on zostaje na powierzchni skóry. Więc jeżeli coś takiego mamy, to jest warunek jakby konieczny zamknięcie tego kremem, żeby kwas hialuronowy nie zaczął nam wyciągać wody ze skóry pod wpływem suchego powietrza, w którym jesteśmy. Okay. Natomiast jeżeli wybierzemy sobie mniejsze cząsteczki, czy to będzie małocząsteczkowy, czy pochodna kwasu hialuronowego, sól sodowa tego kwasu, tak jak właśnie mamy w tym produkcie Apis, to wtedy to się zaczyna lepiej wchłaniać w skórę, ma szansę trochę się przedostać głębiej i też te kombinacje, które są. Dlaczego mamy emulsję taką właśnie mleczną? Bo mamy też składniki, które będą trochę lipidowe i będą ułatwiały przenikanie. Penetrację głębiej. Mm-hmm. Jeżeli okluzja, czyli coś, co ma nam tutaj zabezpieczyć, żeby właśnie się to nie zdarzyło, to kremy. Mamy tutaj dwa kremy i maskę. No i teraz pytanie, czy na przykład stawiamy bardziej na kremy dodatkowo jeszcze odbudowujące? Bo wydaje mi się, że w moim odczuciu sam krem nawilżający dla mnie byłoby za mało, tylko fajnie by było jeszcze, żeby... Z jakimiś ceramidami. Tak jakby widzę, że te mieszanki fajnie by się sprawdziły. I my mamy tutaj dwa produkty. Tutaj mamy markę Candid i tutaj mamy bardzo fajną markę koreańską, Rockwest. No i jak, Agnieszka, z tymi kremami? Stawiamy bardziej jeszcze na odbudowanie, tylko nawilżający? Jak w ogóle podchodzimy kremy do tematu? Stricte nawilżające będą bardzo lekkie w konsystencji, więc jeżeli rzeczywiście na przykład w ciągu dnia potrzebujesz po nałożeniu dwóch serum nawilżających, wiedząc, że jeszcze nakładasz krem z filtrem, krem BB czy podkład, no to możesz wybrać lżejszy krem, tak jak Candid na przykład. On jest taki leciutki. On jest bardzo leciutki, jako zamknięcie pielęgnacji. Natomiast możesz przy skórach suchych dużo lepiej będzie się sprawdzał Rockwest, który będzie taki bardziej treściwy. Ja treściwie, bo po prostu lubię bardzo treściwe takie. Ale to jest dalej krem, który ma działanie nawilżające też, bo on oprócz tej całej bazy takiej lipidowej, no bo to cała konsystencja sugeruje. To już nawet konsystencja jest taka, którą ja lubię. Mhm. To jest też krem, który zawiera składniki nawilżające, więc on wzmocni nam jeszcze nawilżanie. A mamy też ja uwielbiam takie, naprawdę. Krępuję, no dobrze, dobrze. Nie, bo dlaczego na wklepywanie się tutaj upieram? Dlatego, że jak zaczynamy nakładać warstwy i zaczynamy jakby wkręcać w skórę, wsmarowywać, to jest dużo większe ryzyko, że zacznie nam się coś rolować. Zaczną nam się te warstwy łączyć nie w taki sposób, jak powinny się łączyć. Mamy też jedną maseczkę. Ja mam takie pytanie, czy na przykład krem albo dobrze ułożona pielęgnacja kilkuetapowa potrzebuje jeszcze na przykład maski, którą zastosujemy jako taki nocny zabieg? Czy stosujemy ją tylko i wyłącznie na oczyszczoną skórę jako taka kuracja nocna, zmywamy rano? Tak, zresztą tutaj na tej masce na Komi tak jest napisane, że można ją zmyć albo zostawić. Ja w ogóle o niej pomyślałam jako też zamknięcie pielęgnacji, czyli w przypadku nocnej pielęgnacji można nałożyć taką lżejszą, cieńszą warstwę i zostawić, potraktować jako krem. Ale możesz też mieć jako rozwiązanie takie trochę quick fix, czyli po prostu potrzebujesz na szybko nawilżyć, dać sobie takie poczucie komfortu, tą skórę natłuścić, nawilżyć. Jak twoja łapka nawilżona? Fantastyczna, zobaczcie jaka różnica. Może ja tutaj tylko zdejmę ten zegarek. No widać. Ja muszę dotknąć, czy tam się nic nie zrolowało. Ja muszę No zobacz. Nie ma żadnej roleczki. Ja myślę, że wiecie, to też kwestia ilości. Bo czasem te ilości kosmetyków... Świetna uwaga, bo rzeczywiście my nakładamy tego za dużo, myśląc, że jak nałożymy więcej, to będzie lepsze nawilżenie. Porcje mniejsze lepiej jest dobrać, niż mieć za dużo. Gdyby się okazało, że komuś się nałożyło za dużo w takiej pielęgnacji warstwowej, no to pamiętajmy, że wierzch dłoni jest zawsze suchy, więc możemy delikatnie zebrać z miejsc, gdzie mamy za dużo, resztę wklepać, rozsmarować na skórze. Bardzo dużo cennych informacji, więc teraz przejdziemy, słuchajcie, do praktyki, bo to nie jest wszystko takie strasznie trudne, więc Agnieszka nas przeprowadzi step by step po takich krokach pielęgnacyjnych. Zaczniemy od oczyszczania. Z tego, co pamiętam, Agnieszka, nie jesteś fanką takiego mocnego oczyszczania, takiego zdzierającego wręcz szorowania naszej twarzy, tylko raczej delikatnie znowu. Delikatnie, łagodnie, to ma być łagodnie, ale skutecznie, czyli mamy umyć sobie twarz. Jeżeli jesteśmy w pielęgnacji porannej, to to może być równie dobrze woda. Możemy użyć, jeżeli mamy skórę bardziej przetłuszczającą się i mamy dyskomfort, tylko znowu to jest nasze odczucie, pamiętajmy o tym. To nie jest potrzeba, żeby zmyć to sebum z twarzy, ale możemy użyć łagodnej pianki, tak jak Yasumi, i możemy zacząć później nakładać pielęgnację nawilżającą od razu. Przechodzimy od razu do konkretnego nawilżania. Tak. Inaczej zupełnie ułożyłabym dla każdej z Was rutynę pielęgnacyjną. A możesz nam taką właśnie ułożyć, taką przykładową, na przykład dla osoby, która ma suchą skórę.
Wieczorną. Ja wolę bardziej wieczorną pielęgnację, gdybyśmy miała ułożyć. Ale poczekaj, jakby wieczorem też możemy nawilżać, natomiast rano, jeżeli chcesz mieć blask, glow, promienny wygląd, no to to musi być nawilżanie. A, nie myślałam, możesz że tak nas na łatwiznę, wiecie. Nie, nie ma. Witamina C, krem z filtrem, dziękuję bardzo. To jest takie absolutne minimum. A teraz załóżmy, że zaczynasz od witaminy C rzeczywiście, dobrze, kończysz kremem z filtrem, ale dobra, pomiędzy włóż sobie przynajmniej dwa produkty dobrze nawilżające. Okay. Czyli możesz mieć właśnie serum Apis, lekkie, tak jak nakładałaś, lekka tak konsystencja. Możesz na to nałożyć albo serum Mezoboost, które też jest ciągle lekkie, albo takie z Nadeshiko bardziej olejowe, aczkolwiek ono ma też witaminę C, więc jeżeli już nałożyłaś witaminę C, to, to raczej bym poszła w kierunku tych dwóch serum i przykryła, jak musisz kremem z filtrem od razu, to kremem z filtrem, jak nie, to jeszcze bym nałożyła krem nawilżający. Okej, a z tymi kremami właśnie jeszcze mi powiedz nawilżającymi, to używamy jeden, używamy kilku? Zależy od Twojej skóry. Okej. Czyli moja skóra przyjmie wszystko. Ja sprawdzałam wszystkie jakby warstwy, wszystkie wersje i spokojnie moja skóra przyjmuje i wtedy jest w miarę szczęśliwa. No dobrze. Jeszcze mogłaby chcieć więcej. A jakbym myślała na przykład taką wieczorną, taką już mam więcej czasu i tych warstw może być 10-15, no to tak wszystko. No to nałóżmy wszystko, naprawdę. Tak, tak po nie, kolei. Poważnie, możesz zacząć, czyli zaczynamy od serum, które jest najlżejsze, potem idzie kolejny, znowu patrzymy też na konsystencję. To olejowy bym w tym momencie zamieniła na komi też z trehalozą, z ceramidami, czyli takie trochę też zamknięcie od strony bariery hydrolipidowej. No i wtedy bogatsze kremy, bo jakby nie ma też sensu nakładania codziennie za każdym razem 15 warstw. Czyli na przykład mogę połączyć tą maseczkę z Nakomi na przykład z którymś z tych kremów, tak? Czyli najpierw na przykład ten lżejszy krem, a potem na i na to jeszcze maseczkę. Tak, tak, dokładnie tak, dokładnie tak. A w przypadku skóry mieszanej to tak. Nie no, chyba jednak pomidorów. Tak, no, też nie jest fanką takich warstw. No, ja jakby wiem, no więc już robimy, wersję minimalną dla skóry na dzień, dla skóry mieszanej, możemy zrobić w takiej kombinacji. Czyli masz serum i krem nawilżający i na to nakładasz krem z filtrem czy podkład krem BB. Jeżeli ta skóra jest taka trochę mniej mieszana, mniej przetłuszczająca się, możesz się pokusić o nałożenie jeszcze kolejnej warstwy. Okay. A jeżeli chodzi o wieczór, zmywam makijaż, domywam sobie, bo ja zawsze dwa etapy muszę, domywam sobie pianką elegancko i mam taki dzień na nawilżanie. To mogę spokojnie na przykład możesz kilka znowu kroków wziąć sobie jedno serum lekkie, przykryć to z bardziej bogatą konsystencją i zamknąć bogatszym kremem, czy zamknąć maską. Dobra. Więc tutaj mamy pełną dowolność, dopasowujemy to rzeczywiście do naszego czasu, naszych potrzeb, ale też do skóry. Jeżeli wiemy, że testowałyśmy, że skóra nie lubi zbyt dużej ilości warstw, to zróbmy chociaż jedną. Już będzie coś, co będzie nawilżało. Tak. Przy skórach, które lubią więcej warstw, hulaj dusza, piekło nie ma. Tak, tym bardziej, że wiecie co, jak ja na przykład mam początki tygodnia z linolem, z kwasami, to później koniec ten tygodnia, to w zasadzie 2-3 dni przeznaczam na samo nawilżenie i wtedy to funkcjonuje super. A jak na przykład pomijam takie ostrzejsze składniki i cały tydzień na przykład stawiam tylko na nawilżenie, no to tak już czuję, że skóra woła, no złóżcie mnie, coś mi tam zrób jeszcze bardziej, bo samo nawilżenie to jest dla mnie za dużo. Tak, jakby w każdej skórze musimy zadbać o balans, szczególnie przy skórach mieszanych, przetłuszczających się. Musi być ten element nawilżający, natłuszczający, ale też działający na sebum. Nie ma opcji, żeby pójść tylko w jednym kierunku albo w drugim. Tak. Tu łapiesz balans i to jest dopasowanie do Twojej skóry. Dokładnie. Mam nadzieję, że temat nawilżenia, ultranawilżenia został rozłożony na czynniki pierwsze. Agnieszce, jak zawsze dziękujemy bardzo za ogrom wiedzy, merytorykę. Macie wszystko tutaj na talerzu, tylko po prostu korzystać. Ja również bardzo dziękuję. Jeżeli macie jakieś pytania, wątpliwości, komentarze, to piszcie je pod filmem. Będę zaglądać i odpowiadać. Pamiętajcie również o łapce w górze, subskrypcji i widzimy się już niebawem. Pa! Pa!